Kanał do Diabła z grami wspierany jest przez sklep Perfect Blue www.perfectblue.pl. Wpadaj na mój Patronite i wesprzyj moją twórczość. Siemaneczko moi drodzy, witam mega serdecznie na kanale do Diabła z grami. Zastanówcie się dobrze, ile razy udało wam się zawalić sprawdzian w szkole, kolokwium na studiach, nie zrobiliście czegoś do roboty, zawaliliście jakiś termin pomimo nadchodzącego deadline'u, nie wiem, pokłóciliście się z kimś w chacie, czy też nie poszliście na jakieś spotkanie towarzyskie, ponieważ graliście w grę, moi drodzy. No i właśnie dzisiaj o tym będzie ten odcinek. Słuchajcie, zebrałem dla was 10 najbardziej uzależniających, moim zdaniem, gier na Nintendo Switch, aczkolwiek w tym tytule jest taki lekki, no, przekręt, będę z wami szczery, ponieważ w momencie, w którym napisałem 10 tytułów, to dosłownie 2 minuty później zaczęły wpadać mi kolejne, 11, 12, 13, 14, 15 i jeżeli, słuchajcie, będziecie zadowoleni z tego odcinka, to myślę, że zrobię jeszcze taki do niego dodatkowy odcineczek, tak? W sensie część drugą, a potem może nawet i część trzecią, w której także dołożę jeszcze więcej gier, przy których spędziłem grubo ponad 100 godzin, ponieważ dla mnie to jest taki, że tak powiem, limit, w którym mogę powiedzieć, że jakaś gra mnie na maksa wkręciła. Aczkolwiek też tutaj będzie dość mało japońskich RPG-ów z tego względu, że tutaj bardziej mi chodziło o tytuły, przy których miałem taką tendencję do, wiecie, jeszcze jeden raz, jeszcze jedna misja, jeszcze jeden quest i tak dalej, słuchajcie. Dobrze, zacznijmy może po kolei, tak? Zacznijmy, słuchajcie, od Hades. Ja Hadesa kupiłem w momencie, w którym był absolutny szał na ten tytuł. W ogóle jest wydanie pudełkowe na Switchu jest przepiękne moim zdaniem. No i słuchajcie, jako że jakoś nigdy nie byłem wyjątkowym fanem gier z gatunku roguelike, no to postanowiłem, wiecie, podejść do tego z taką dozą, że tak powiem, no, że jak mi się nie spodoba, to tam kit, nie? Nie robiłem sobie ciśnienia, że to musi być hit. No i włączyłem grę, stylistyka graficzna jakoś tak, mówię, spoko, ale to nie do końca moje klimaty. No i przyszedłem sobie jednego rana, mówię, dobra, fajnie, pomachałem mieczykiem, no zginąłem oczywiście, nie? No ale potem przyszedłem jeszcze jednego rana, jeszcze jednego rana, jeszcze jednego rana, jeszcze jednego rana, ulepszyłem postać, no i wyszło na to, że słuchajcie, pamiętam do dzisiaj moją pierwszą sesję w Hades i ona trwała do jakiejś 3 rano, nie? A zaczęła się około godziny 19, więc pomyślcie o tym, że było to totalne, absolutne szaleństwo. W Hadesa potrafiłem grać wszędzie, w autobusie do pracy, albo jak nie prowadziłem auta, to w samochodzie, w metrze, słuchajcie, potrafiłem go w niego grać w momencie, w którym jakieś materiały mi się zgrywały na kanał. Potrafiłem w niego grać na dworze, w chacie i we wszystkich innych możliwych miejscach. Sama gra jest to, tak jak już wam mówiłem, roguelike z kamerą, z umiejscowionym takim rzutem, z kamerą umiejscowioną z rzutu izometrycznego, tak? To jest po pierwsze, a po drugie, słuchajcie, gra posiada to, co w niej na maksa wkręca, moim zdaniem, to ten stały progres, który ma postać. Mianowicie dzięki dokupowaniu kolejnego sprzętu, czy też może jakieś tam ulepszaniu pewnych perków naszego tutaj głównego bohatera, nie ma czegoś takiego, że każdy kolejny run zaczynamy kompletnie goli. Czuć ten lekki nasz progres siły, tak, wiecie. No i dochodzimy wtedy do momentu, w którym już doszliśmy dalej niż kiedykolwiek wcześniej, giniemy, no i wracamy znowu, jesteśmy silniejsi, no i jest ten jeszcze syndrom, dobra. To tam 15 minut jeszcze, nie? Jeszcze jedną rundkę. No i tak jak już wam mówiłem, tych rundek robi się naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Hades to fantastyczna gra, moim zdaniem jest 10/10, uwielbiam ją, ale jeszcze bardziej uwielbiam kolejny tytuł, słuchajcie, przy którym spędziłem, myślę, że około ponad 200 godzin, a jest to gra Stardew Valley. O Stardew Valley słyszałem już bardzo, bardzo dużo, zanim jeszcze kiedykolwiek nią zagrałem. Ja jestem wielkim fanem gier z gatunku Farming Sim już od czasów PSX-a, ponieważ tam w momencie, w którym, pamiętam ten moment, ja to pamiętam jakby to było wczoraj, kupiłem, słuchajcie, magazyn PSX Extreme z bodajże 99 roku i tam była recenzja gry Nightmare Creatures i po tej recenzji gry Nightmare Creatures kilka stron dalej pokazano grę Harvest Moon, o której wtedy przeczytałem w recenzji i mówiłem, kurczę, cóż za niesamowicie oryginalny pomysł na grę wideo, nie? Wtedy jak byłem totalnym dzieciakiem. Kupiłem grę, oczywiście na ryneczku, tak? No i przepadłem absolutnie. Koncepcja, że tak powiem, odziedziczania farmy, odgruzowania jej z tego syfu, z jakiej, wiecie, gałęzi, kamieni i tak dalej, jest tak potężnie wciągająca, że przy każdej z gier z tego gatunku można przysiąść naprawdę na długie godziny, a Stardew Valley to jest taki, jakby to określić, najbardziej głęboki pod kątem systemów i pod kątem rozgrywki i takich, że tak powiem, aktywności, które jeszcze możemy poza samą farmą robić, jest to chyba najlepszy farming sim, jaki istnieje. No i powiem wam tak, w grze
Oczywiście takie to dochodzenie do momentu, w którym nasza farma zaczyna jakkolwiek dobrze prosperować, jest też świetne, ale później to całe rozbudowywanie naszych kolejnych stajni, dokupywanie zwierząt, zarabianie coraz większych pieniędzy, robienie coraz większych upraw, wkręca to absolutnie niesamowicie i to jest syndrom, wiecie, tylko jeszcze jeden dzień, tylko zrobię zakupy i tylko ulepszę jeszcze stadninę, nie? Powiedzmy tam dla krów. Czy tak to się tam nazywa, nieważne. No i wiecie, ulepszamy, to jest pierwsza w nocy, no to stwierdzimy, dobra, zarobię jeszcze na dwie krowy, czy tam dwa, trzy dni, dokupię i będzie ładnie. No i nagle jest piąta rano, a my dalej w to gramy i musimy iść koniecznie spać, bo za 3 godziny trzeba wstać do pracy, nie? Gra jest absolutnie fantastyczna, bardzo, tak jak wam mówiłem, głęboka, jeżeli chodzi o mechaniki i poza samym siedzeniem na farmie, mamy jeszcze tonę innych aktywności, które będziemy mogli wykonywać. Od tam łowienia rybek i dawania ludziom prezentów, bo to są pierdoły, przez na przykład schodzenie w głąb podziemi, poszukiwanie skarbów, walczenie z potworami. To jest absolutnie rewelacyjny tytuł, który mnie wielokrotnie zaskakiwał, a naprawdę uwierzcie mi, że jest ciężko mnie zaskoczyć, jeżeli chodzi o gaming. Ogólnie rzecz biorąc, jest teraz nowy patch. Niedługo ściągam i planuję powrócić, to bo jeszcze, kurde, balona, nie balona, tylko łodzi podwodnych chyba nie naprawiłem, nie? No, tak czy inaczej, Stardew Valley, grubo ponad 200 godzin, mój ulubiony farming sim, jeden z moich ulubionych indyków ever i absolutnie fantastyczny tytuł. Kolejna gra to ten tytuł specjalny, o którym wam mówiłem. Słuchajcie, jest to Animal Crossing, w trakcie, w której był wielki lockdown, tak, i tam siedzieliśmy zamknięci w chatach. No, że tak powiem, zarówno ja, jak i żona mieliśmy bardzo dużo czasu i wtedy żona postanowiła kupić sobie też Switcha, bo zobaczyła reklamę Animal Crossing i absolutnie przepadła. Ja osobiście sam w Animal Crossing może nie grałem jakoś super długo, no ale byłem, uważajcie mi, że widzę tej gry przez wiele, 10 godzin, jak nie set. Jest, myślę, że moja żona spokojnie strzeliła ponad 100 godzin i ona, słuchajcie, grała w tak opętana, nie? Grała od rana do wieczora totalnie, bez żadnej przerwy i w ogóle to była masakra. Ale powiem wam tak, ja rozumiem jakby ten mechanizm, który sprawia, że ta gra potrafi tak piekielnie wciągać, ponieważ tutaj możemy naprawdę niesamowicie mocno zrelaksować się w trakcie ogrywania tego tytułu, ze względu na to, że tutaj wszystko dzieje się nieśpiesznie. Niespiesznie, mianowicie. Wiecie, powiedzmy, że jeżeli tam zamówicie sobie coś do chaty, to wam nie przychodzi od razu, tylko na drugi dzień. I kurczę, i to sprawia, że te oczekiwanie, jakby, znaczy nie, i to nie chodzi o drugi dzień w grze, tylko chodzi o drugą dobę w życiu, nie? I gra została tak fajnie pomyślana, żebyśmy my w tych naszych oczekiwaniach między jedną a drugą dobą, kiedy tam coś się wydarzy, mieli całą masę aktywności, wiecie, jakichś upraw kwiatków, warzywek, zbieranie robaczków, które potem będziemy mogli oddawać do muzeum, wypełnianie jakichś, że tak powiem, przysług dla tutaj mieszkańców wyspy, to jest też bardzo wciągające. No i mówię, no ludzie ogólnie rzecz biorąc w tej grze totalnie poprzepadali, ona dostała chyba pod końcu tamtego roku taki duży update z możliwością pracy jako designer wnętrz, nie? To jest świetne. Animal Crossing to tytuł dla mnie osobiście już teraz kultowy, tak, taki, który się dość mocno odznaczył, jeżeli chodzi o gaming, no ale też został wydany w takim czasie, nie? Że to była potrzebna, bo ludziom taka właśnie gra. Okej, słuchajcie, jest Olsztyn, tam gdzie kiedyś mieszkałem, godzina piąta, no nie przesadzam, trzecia w nocy, a ja siedzę z po prostu puszką energetyka, nie wiem tam z czym jeszcze i po prostu siedzę i mam gały czerwone jak szczur, nie? Biały i gram w Darkest Dungeon. Ludzie, o Boże, ja tej gry celowo nie kupiłem na Nintendo Switch, bo ja wiem, że odpadłbym po prostu. Grubo ponad 300 godzin spędzone na PlayStation 4. Oczywiście gra jest też do kupienia na Nintendo Switch w wersji z wszystkimi dodatkami. Z tego co się orientuję, to w ogóle jest Perfect Blue, więc sprawdźcie to. Sama gra, słuchajcie, jest takim tytułem, w którym jesteśmy gościem, który odziedziczył pewien dom, tak, pewne domostwo, w którym, i no tam zaczął tam kopać, nie, szukać tego, co jest w podziemiach, no i odkrył tam bardzo prawdawne zło, no i teraz wynajmuje najemników, którzy mają tam przetrzepywać mroczne tunele i tam tego zła się pozbyć, nie. Słuchajcie, mechanika rozbudowy miasta jest w tej grze fantastyczna. W grze chodzimy po dungeonach 4-osobowymi drużynami, przed każdą misją trzeba się przygotować, jest to świetny patent. Ja wielokrotnie w tej grze można na przykład zginąć przez zbyt małą ilość pochodni, którą weźmiemy, nie? Albo zbyt małą ilość jedzenia, coś absolutnie cudownego. Świetna grafika, naprawdę doskonałe projekty postaci, jak i potworów, a sama gra, słuchajcie, jest ekstremalnie takim trudnym, turowo-RPG-owym roguelike'iem, w którym będziemy chodzili po podziemiach i toczyli turowe walki z potworami. System walki
jest zrobiony. No, to jest rewelacyjnie, po prostu fantastycznie. Świetne klasy postaci, naprawdę bardzo zróżnicowane, mocno takie charakterystyczne, tak? Gwarantuję wam, że jak pogracie w tą grę, to będziecie mogli z rękawa rzucić wszystkie klasy postaci, powiedzieć, które są wasze ulubione, które lubicie bardziej, które mniej, ale szczerze mówiąc, zostały one zrobione w taki sposób, że wszystkie są fajne, nie? No i, ale na czym polega to jej uzależnienie? Słuchajcie, w grze wypuszczamy się na misję, nie? I z tych misji wracamy obładowani przeróżnym sprzętem, no ale też możemy na takiej misji zginąć, tak? No i przejść do takiej misji, to jest tam 10 minut, powiedzmy 15, nie? I gwarantuję wam, że będzie tylko jeszcze jedna misja. Przecież tylko 4 misje i mamy bossa. To dawaj, jeszcze przed tym bossem pójdziemy na 2 misje, dopakujemy nam tutaj postaci, kupimy sprzęt i wtedy, nie? I słuchajcie, jest 5 rano, nie? Boss nas zabija, a my już myślimy, umierając, jaką obrać, że tak powiem, taktykę na to, żeby ponownie się z nim zmierzyć i tym razem wygrać. Darkest Dungeon pochłonął mnie na maksa i no i wam też polecam. Wiem, że nadejdzie taki dzień, w którym będę planował zakup jego właśnie w pudełku na Nintendo Switch. Kolejna gra to, moi drodzy, Monster Hunter Rise. Jest to tytuł, przed którym ja się osobiście bardzo mocno wzbraniałem. Jakoś mi, kurde, nie pasował ten Monster Hunter, ale powiem wam, że w momencie, w którym odpaliłem, no to totalnie odpadłem na grubo ponad 100 godzin. Dalej nie zrobiłem w tej grze wszystkiego, dalej mam całą masę aktywności do zrobienia, plus połowę DLC. No i powiem wam tak, gra ogólnie rzecz biorąc jest jednym z najładniejszych tytułów na Nintendo Switch, moim zdaniem, plus posiada ona fantastycznie zrobioną opcję multiplayer, czyli możemy w kilku łowców wybierać na polowania i te właśnie polowania są tutaj głównym elementem rozgrywki. Moi drodzy, do polowania trzeba odpowiednio się przygotować, tak? Kupujemy sprzęt, dopakowujemy go, tworzymy ekwipunek dla naszej postaci. Mamy, wiecie, sprzęt, którym będziemy walczyć, jest absolutnie przeróżny, od jakichś łuków, przez wielkie lufy, działa, gigantyczne młoty, jakieś topory, przez mój ulubiony zestaw, taki klasyczek, czyli miecz tarcza, nie? Jest tego naprawdę cała masa. System walki na początku w tej grze mi się nie podobał, ponieważ lokowanie na przeciwnikach jest dość upierdliwe, ale mega szybko się do niego przyzwyczaiłem i teraz, szczerze mówiąc, nie wyobrażałbym sobie tego zrobić inaczej, moi drodzy. Świetna gra, przepiękna grafika. Monstra, na które będziemy polować, naprawdę są bardzo klimatyczne. Każdy z nich ma taki własny, oddzielny jakby charakter, tak? To jest też świetne. No i no cóż, no nic tylko grać, nie? Monster Hunter Rise... nie powiedziałem, na czym polega to, że ona jest taka właśnie wkręcająca. Chodzi po prostu o to, że takie... To jest, wiecie, są te krótkie, szybkie rozgrywki. Jedno polowanie najczęściej trwa około 20 minut, nie? 30 to jest max, jak potwór jest bardzo twardy, nie? Po ubiciu go zdobywamy całą masę lutu, przedmiotów i tak dalej, za pomocą których będziemy mogli ulepszać sobie sprzęt. No i wracamy do naszej przepięknie wyglądającej wioski, która wygląda naprawdę świetnie, wioska Kamarucza. Tam będziemy się dozbrajać, jeść pyszne posiłki, spotykać się z innymi graczami, by umówić się na kolejne niesamowite polowanie, nie? I powiem wam, że syndrom, dobra, to jeszcze tylko jedna mała misja, jeszcze tylko jedno polowanie, jeszcze tylko zdobędę jakąś tam pierdołę, to pochłania na maksa. I wielokrotnie łapałem się na tym, że totalnie potrafiłem w tych tytułach właśnie przepaść. No dobra, ale chcecie, tak wam mówiłem przed chwilą o tym Stardew Valley przedtem, tak? A może chcielibyście jakiś taki tytuł z łatwiejszym progiem wejścia, który też was na maksa wkręci? I to nie jest jedna gra, tylko są to ogólnie rzecz biorąc gry z serii Story of Seasons. Moi drodzy, są to gry twórców fantastycznych gier serii Harvest Moon, które później chyba zmieniły dewelopera, z tego co ja pamiętam, no i stały się mega kiepskie, a ten dobry team zaczął tworzyć Story of Seasons i mamy tutaj przeróbki. Jest Story of Seasons Friends of the Mineral Town, jest nowa, jedna z nowszych części Pioneers of Olive Town, teraz wyszedł najnowszy Wonderful Life, który jest chyba portem z GameCube'a, takim mega odświeżonym, tego jeszcze nie mam, plus część z Doraemonem, tak, czyli z takim tym kotkiem, no chyba chińska to jest bajka, nie japońska. Gra jest Farming Simem, tłumaczyłem wam już, dlaczego Farming Simy są tak potwornie uzależniające. Tutaj, jeżeli nie lubicie pixel artu, no to macie trójwymiarową grafikę, która jest bardzo ładna, bardzo plastyczna i też same gry, tak jak mówiłem, mają dużo łatwiejszy próg wejścia, czyli tutaj wiecie, gra nas nie zasypie toną mechanik na dzień dobry, tylko będzie po kolei nam tutaj, wiecie, mówić, jak to zrobić, nie? I bardzo szybko będziecie mieć swoją pierwszą kurkę i pierwsze jajo. Tak czy inaczej, przy każdej z tych gier, przy Back to Nature, przepraszam, przy Friends of the Mineral Town spędziłem ponad 100 godzin, przy Pioneers of Olive Town już mniej, ale to dlatego, że w tym samym czasie mniej więcej kupiłem sobie Stardew Valley, tak? Które dla mnie jest najlepsze pod tym kątem, pod kątem gier właśnie z tego gatunku. Ale tak jak mówiłem, potrafi być skomplikowane, a jeżeli szukacie czegoś prostszego, no to Story of Seasons będzie absolutnie rewelacyjnym pomysłem.
Kolejna gra, moi drodzy, która mnie wkręciła po prostu, o Jezu, aż byłem zdziwiony, dlaczego grałem w ten tytuł aż tyle godzin, skoro na papierze nie powinien mi się aż tak bardzo podobać. Chodzi o Dragon Quest Builders 2. Jest to, słuchajcie, gra, która jest takim połączeniem, a czy połączeniem to jest w ogóle złe słowo. To jest tak, że wykorzystano nazwę Dragon Quest, modele przeciwników, modele postaci, tylko są uchibizowane, no i dano nam świat, który jest jak Minecraft, nie? Nie cierpię Minecraft, chociaż nie grałem, no ale tutaj mamy właśnie coś takiego, że nasza główna fabuła, kurczę, coś mnie strasznie spędzi w uchu, wybaczcie mi, nie wiem, ale to nie jest żaden brud, bo jestem wykąpaniutki, tylko myślę, że jest to na przykład jakieś ugryzienie, jakieś badziewia, bo ostatnio byłem w robocie, no to w lesie, na zdjęciach, tragedia, ale mówiliśmy o Dragon Quest Builders 2, prawda? No i moi drodzy, chodzi o to, że w grze budujemy totalnie wszystko. Budujemy małe domki, później wielkie pałace, budujemy, słuchajcie, fontanny, studnie, cuda, wianki na kiju. System budowania został zrobiony naprawdę fantastycznie, bardzo jest taki intuicyjny. Nie powiem, że jest łatwy, bo nie jest, bo czasami tam się idzie nagłówkować, ale to jak widzimy, jak rosną miasta pod naszymi, że tak powiem, rękoma, tak? Jak stawiamy wiochy, które były totalnie jakieś zabite dechami, doprowadzamy je do bardzo dobrego takiego, wiecie, prosperowania, to robi mega robotę, ale dlaczego ta gra tak bardzo uzależnia? Słuchajcie, jest kilka powodów. Każdy kolejny budyneczek daje nam, zwiększa nam procent zajebistości naszej wioski, więc wiecie, tylko jeszcze jeden budyneczek zbuduję, tylko pozbieram jeszcze tutaj do niego rzeczy i wtedy zaraz wyłączam, nie? Ale w momencie, w którym ukończymy tę grę, to pojawia się wielki endgame, który ma całą masę sidequestów typu zbuduj wieżę, zbuduj ekskluzywny dom, zbuduj to, zbuduj tamto. I ja się jak zahipnotyzowany po prostu przy tym tytule biegałem i budowałem wszystko, co gra mi kazała. Jakieś totalnie pochrzanione rzeczy, typu jakieś długie, słuchajcie, tory kolejowe, po których sobie jeździłem z jednej strony mapy na drugą. Czułem się jak dziecko, które bawi się po prostu klockami i sprawiało mi to naprawdę ogrom frajdy. Aczkolwiek też przesyciło mnie tak mocno, że już na przykład jedynkę mam, a w nią prawie nie grałem, nie? No, tak czy inaczej, mega mocno wkręcająca gierka. Kolejna gra, która sprawiła, że niejednokrotnie, znaczy no, ja się nigdy nie spóźniam, chodziło bardziej o, byłem niewyspany w pracy, to Binding of Isaac i jest to gra dla wielu z Was kultowa, to się będę raczej streszczał, no bo każdy zna Isaaca. Jest to, słuchajcie, roguelike, w którym chodzimy małym chłopcem, który za pomocą swoich łez będzie rozwalał całą masę demonów i różnych obrzydliwych stworzeń, mówiąc obrzydliwych, mam na myśli naprawdę bardzo obrzydliwych. No i jest to, słuchajcie, typowy taki roguelike'owy tutaj system, mianowicie giniemy, no to zaczynamy od nowa, aczkolwiek każdy nasz kolejny run może się bardzo różnić, ponieważ wiecie, raz jednego rana trafimy na świetne power-upy i będziemy absolutnie taką małą, kroczącą maszyną śmierci, a raz będziemy zwykłym wymoczkiem, będziemy dostawali co chwila w papę na każdym kroku, no i wiecie, jeden run nam nie pójdzie, no to dobra, to może w drugim się uda lepiej, no dobra, to nie w drugim, to może w trzecim, a może w 59 tym razem mi się uda, nie? Mega wkręcająca gra, słuchajcie, z bardzo dużą ilością kontentu, kocham Binding of Isaac. No cóż, ta lista nie mogłaby się zakończyć, jeszcze dwie gry zostały, bez tego tytułu, o którym teraz mówię, czyli bez Wiedźmina 3. Słuchajcie, to jak świetną grą jest Wiedźmin, to chyba nie muszę Wam mówić, nie? Ale jest to też jedna z niewielu gier, w których naprawdę chciało mi się maksować mapę. Zrobiłem całą mapę na PlayStation 4, słuchajcie, każdy znacznik, każdy znak zapytania, każdy quest, wszystko. No i jak kupiłem na Nintendo Switch, to grałem w tą grę w nocy w łóżku, po prostu też wszędzie, nie? No dobra, ale, bo wiecie oczywiście, że Wiedźmin jest fantastyczną grą RPG ze świetnym głównym bohaterem, świetną fabułą, chyba naszym takim polskim dobrem narodowym tak naprawdę. No ale co w niej tak bardzo uzależnia? Chyba ta kreacja świata i postaci i w ogóle taka ogólna cała zajebistość tego konceptu, tak, sprawia, że latanie od questa do questa, które są świetnie pomyślane, tutaj moim zdaniem po questach z Wiedźmina 3 już questy w grach wideo zaczęły być takie bardziej ambitne, nie? Bo tutaj oni podeszli do tematu zupełnie inaczej niż było to robione przedtem. Tutaj każdy side quest to jest taka mini fabułka, nie? I mnie to zszokowało na samym początku gry. Mówiłem, kurde, wow, ale się ktoś postarał, nie? No i tutaj tak właśnie jest. I moi drodzy, to co mnie na przykład na maksa uzależniało, to chęć poznawania coraz większej ilości tych właśnie fantastycznych historii, tak? No i też właśnie mówię, że ten gameplay jest tak dobrze zrobiony, no to spędziłem z Wiedźminem 300 godzin spokojnie, jak nie lepiej, i robiłem kompletnie, słuchajcie, wszystko, tak? I gra naprawdę, nawet jak się rozwalicie, nie wiem, na kanapie ze Switchem i zrobicie sobie jeden znak zapytania, to od razu będziecie myśleć, żeby płynąć do kolejnego.
No ale to może na zakończenie przed snem, by tu jeszcze questa jakiegoś zrobił. Wiecie, o co chodzi. No i na samym końcu listy, moi drodzy, dwie gry, dwóch tak naprawdę braci, czyli Legend of Zelda Breath of the Wild i The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, moi drodzy. Jakby tu się rozwinąć o grze, która będzie najlepszą grą tego roku, czyli Tears? Powiem wam tak, ilość aktywności, którą możemy robić w Zeldzie i fakt, że nie mamy znaczników, które nam mówią, że idź tu dokładnie, sprawia, że każda sesja tej gry, nawet jeżeli jest mega krótka, jest dla was jakąś nową, ciekawą przygodą. To nieważne, czy znajdziecie koroka, dodatkowy element stroju, ugotujecie potrawy, wypełnicie questa, pokonacie bossa, czy nawet uratujecie jakiegoś zwykłego NPC-a, zawsze będzie czuli taką nitkę ekscytacji, żeby zobaczyć, co jest za krzakiem, który się mieści 300 metrów od was, bo tam na pewno coś jest i wy na pewno to będziecie chcieli sprawdzić. I tutaj ja niejednokrotnie pamiętam ekstremalną po prostu senność już moją przy graniu w Breath of the Wild albo Tears of the Kingdom i ten system, dobra, jeszcze jedna kapliczka, jeszcze jeden korok, jeszcze jedna zbroja, co chwila było coś, nie? Co chwila miałem coś, co jeszcze chciałem zrobić w tej grze i totalnie zwariowałem. W Breath of the Wild spędziłem około 180 godzin, w Tears of the Kingdom na dzień dzisiejszy mam ponad 130 albo 120. No, świetne te gry są. Dobra, moi drodzy, to było na tyle, tak? To było 10 takich gier, które mnie na maksa po prostu wkręciły. Chciałem usłyszeć od was, jak jest z wami, jakie to gry, że tak powiem, tutaj wy byście chcieli jeszcze zobaczyć w kolejnym zestawieniu, jakie gry was na maksa wkręciły, nie? No bo to jest mega, ale to mega istotne. Słuchajcie, dobra, tak na samo zakończenie, bardzo możliwe, że będę miał dla was w przyszłym tygodniu niespodziankę, mianowicie powróci cykl, będę grał w grę, już poczyniłem pewne bardzo poważne kroki, żeby zamówić sprzęt, który będzie mógł sprawić, że będziecie mogli mi płacić za granie w gry. To znaczy, że będziecie mogli oglądać moje live'y i wrzucić mi jakiś donate, nie? No, mówiłem wam, że ten kanał jest na luzie, nie? Robiony. To jest ważne w życiu. A te wiecie, co jest jeszcze ważne? Że jak zakładacie sobie jakiś kanał o Nintendo, albo w ogóle jak robicie kanał, bo już to się zdarzało kilkukrotnie w mojej karierze YouTubera, to kurde, nawet jak się inspirujecie moim kanałem, bo wiem, że to się zdarza, nie? Już tam nie będę, nie chcę mówić po imionach, to chociażby, przepraszam, ale no, nie zaczynajcie zdań tak samo jak ja i nie mówcie czasami na początku odcinków praktycznie słowo w słowo tego samego, że powiedzmy odcinek ma taki charakter pogadankowy, albo że to będzie luźny materiał, w którym tak sobie pogadam z wami, jakby kolega z wami siedział w pokoju, bo to jest mój pomysł, a nie wasz. No i generalnie wiecie, fajnie jest, nie? Dobra, moi drodzy, teraz tak, to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym niesamowitym odcinku do Diabła z Grami. Wpadajcie na Patronite, wpadajcie do sklepu Perfect Blue, ponieważ on ma naprawdę rewelacyjne oferty. Już niedługo wybieram się do niego na grube zakupy, co planuję udokumentować na wideo. Plus wpadajcie na mojego patrona, to już wam pewnie mówiłem, tak? Będzie mi mega miło. I bardzo was proszę o to, żebyście zostawali do końca, jeśli chodzi o odcinki, ponieważ na maksa zwiększa mi to zasięg, a ja szczerze mówiąc kombinuję, żeby jakoś was do tego stawiania do końca odcinków zmotywować w zabawny sposób. Pozdrawiam mega serdecznie, cześć!